Witam serdecznie. Witam. I co? Jak tam po ostatnim odcinku? Dobrze. Zawsze mi jest dobrze. No i bardzo fajnie. To jest kobieta, której zawsze dobrze, zawsze zadowolona. Dobrze, więcej nie powiem. Tym razem będzie odcinek o tak zwanych dobrych praktykach. Jesteśmy u ciebie. Bardzo ci dziękujemy za gościnę. Pizza była dobra. Ale sama nie robiłaś. Nie. Ale świetna. Ale zupę zrobiłam sama. Nie no, zupa rewelacyjna. Przyjdziesz do mnie, też cię poczęstuję. Dobra, nie wiem, czy już się dobrą, cieszę. Ale też jest niezła. Ale to ci bardziej, znaczy zostawiłem ci... Ty ugotujesz, czy Ania? No wiesz co... Czy razem? Nie, zobaczymy. Dobrze, wracajmy do konkretów. Tak. To ma być nowy początek pewnej takiej, powiedziałbym, dyskusji, takiego dzielenia się dobrymi praktykami, czyli przedmiotami lub umiejętnościami lub pewnymi sposobami, które ułatwiają nam życie, powodują, że żyjemy bliżej troszeczkę tej zgody z naturą oraz stajemy się troszeczkę bardziej niezależni. Takie połączenie trzech elementów. Dobrze. Co w twoim domu pojawiło się takiego, co by spełniało to kryteria i z czym chciałabyś się podzielić i powiedzieć, żeby też ludzie spróbowali? Dobrze, może wyjdźmy najpierw od tego, od spraw metafizycznych, dobrze? A później przejdziemy do materii. Do czego zmierzam? Dobrze. Bo jeżeli my mamy wiedzę, a tę wiedzę mam od Anastazji, jak działa wszechświat, co to jest ludzka myśl, bo to jest pierwotna energia, więc najpierw moim zdaniem należałoby zacząć od zmiany myślenia, czyli zrób porządek w swoim umyśle najpierw. Pierwsza podstawowa rzecz. Teraz. Czyli nie myśl o pierdołach. Tak, zależy jeszcze, co mamy na myśli, mówiąc o pierdołach. No wiesz, to przeszkadzajek jest bardzo dużo. Często ludzie zamiast myśleć, tak, to zajmują się programami. Moment. Co nam pomoże w 100%, ja mówię jako praktyk, żeby zrobić porządek w swoim umyśle? Pierwsza podstawowa rzecz. Wyrzucić media ze swojego domu, wyrzucić telewizor, wyrzucić radio, internet niech zostanie, ale ileś tam lat u mnie trwało, zanim przez filtr własnego serca odrzuciłam dezinformację tak naprawdę, bo jest tego też dużo. Kiedyś łykałam wszystko jak młody pelikan, jak się zaczęłam otwierać wszystkie książki, wszystkie kanały i tak dalej, ojej i tak dalej, a dopiero po jakimś czasie jakby coś mi się włączyło, że ojej, ale popatrz, tu coś mi nie halo, tu coś mi nie pasuje, tu jakieś dziwne zachowanie, ale to z czasem przyszło. Jak zaczęłam ufać sobie przede wszystkim i zwróciłam się do siebie i jak gdybym, nie powiem, że całkowicie zapanowała nad światem zewnętrznym, bo tak nie jest, ale więcej uwagi poświęciłam sobie, jako że tak, nie było przeszkadzajki, jak ty to nazwałeś bardzo słusznie, telewizor, radio, przestałam słuchać jakichkolwiek wiadomości, dlatego że tam jest tylko i wyłącznie energia strachu, a później jak zobaczyłam, jak na przykład różnego rodzaju ataki terrorystyczne są fikcją, że tam biorą udział aktorzy, keczupem gdzieś pomalowani jako krew i tak dalej, no to już coś mi się wtedy czerwone światełko zapaliło, a jak w momencie, kiedy w ogóle to odrzuciłam, skupiłam się przede wszystkim na tym, żeby być, jak ja to nazywam, oczywiście za klasykiem polskiego filmu, w pięknych okolicznościach przyrody, mieć ten czas tak naprawdę dla siebie, to znaczy nie chcę powiedzieć, że bezmyślnie patrzeć na przykład na wiatr poruszający liście na drzewach, ale bez myśli, a to jest sztuka. Być bez myśli, czyli uspokoić swój umysł. Gonitwa myśli jest bardzo duża, a tylko na łonie natury, znaczy może ktoś jest inny, może ja jestem dziwolągiem, bo ja ten swój spokój wewnętrzny potrafię znaleźć tylko będąc na łonie natury, w lesie, nad jeziorem i w ciszy tak naprawdę. Wtedy jakoś tak głęboko wchodzę w siebie, słyszę cokolwiek, no tak jest ze mną na przykład, tak? Czy ja bym... No, o sobie tylko mogę powiedzieć, że zaczęłabym od wyrzucenia śmieci ze swojego umysłu. A w sensie praktycznym, powiedziałam nawet metafizycznie, tak, wyrzuć śmieci ze swojego umysłu. Nick Nolte, film, który mogę polecić, Siła spokoju, bardzo fajny.
Motywacyjny, bardzo fajny. A co to znaczyło? Wyrzuć telewizor, wyrzuć radio, tak? I po jakimś czasie to, co wysłuchujesz na YouTubie, przepuść przez filtr swojego własnego serca, tak? Czyli jeśli coś cię podnosi, jeśli czujesz, że z tym przekazem jest ci dobrze, no to go słuchaj. A jeśli czujesz, że ściąga cię w dół, że zaczynasz się jakoś bać, że to jest... No to po co w to wchodzisz? Wiadomo, energia podąża za uwagą. Ja dołożę jeszcze jeden filtr, te? Bo niestety w alternatywnej ściemie w tej chwili tak jest, taki poziom osiągnęła ta ściema, że często, gęsto, tu niestety może się narażę bardzo dużej grupie osób, ci, którzy tak pięknie opowiadają, też nas odciągają od działania, tak. Dlatego, że ja mówię w tym momencie ok, znaczy przepraszam, dobrze, tydzień minął, drugi tydzień minął, miesiąc minął, nic się nie pół dzieje. Roku minęło, ciągle to samo opowiadacie, to samo w kółko, więc się pyta. A czynów nie ma. Czy po owcach ich poznacie barany, po czy nie? Po owocach. Och, jaka ty jesteś purystka językowa. A chciałem zabłysnąć dowcipem. Ale nie, tylko chciałam powiedzieć, dlaczego Robert się poprawił, tak? Że zamiast ok, powiedział w porządku. No bo... No to Kuzi zaraz we mnie rzuci ziemniakiem. Nie, i ale nie, chodzi o to, żeby tak naprawdę ludzie zobaczyli, jak bardzo nasz język polski został zdominowany przez język angielski. Ja też pracuję nad sobą, ja nie jestem przeciwnikiem języka angielskiego, absolutnie. Dobrze byłoby, żeby wszyscy go znali i mi się on podoba. Sama go znam, uczyłam angielskiego, żeby nie było, że ja coś. Tylko chodzi mi o to, że przecież dominacja języka angielskiego na. A luknij no tutaj, a zabukuj, a sorry, okej, okay, to są takie typówki. Prawda? I z tym, a przecież my mamy polskie odpowiedniki tych wszystkich słów. Ja nie mówię, żeby na hot doga w tej chwili mówić bułka z parówką, jak mówią Czesi na przykład. Czesi hot doga nie wpuścili do swojego języka. Oni mówią rohlik z parką. A u nas mamy hot dogi, prawda, burgery. Okej, okay, przepraszam. Zamiast powiedzieć przepraszam, to my sorry. Zamiast w porządku, tylko mówię, żeby szanować polski język. Tak. I wróćmy do tematu wchodzącego. Nie. Naszym tematem jest wymiana dobrych praktyk. Przyjechaliśmy do ciebie i jest tutaj parę rzeczy, które powinnaś przynajmniej powiedzieć, że masz, że wypraktykowałaś, że warto. Czasami są to może nie gadżety, ale droższe urządzenia. Czasami są to tańsze i prostsze rozwiązania, więc słucham cię. Już. Na przykład takim powrotem moim do natury na pewno było wyrzucenie wszystkich chemicznych środków czystości. To jest bardzo ważne. U mnie w domu tego nie ma. Wszystko robię w sposób naturalny, prosty. Dzielę się z ludźmi przepisami. Zaczynając od umycia ubikacji octem i sodą, poprzez później siebie umycie odpowiednio. Octem i sodą? Nie. Nie, 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 ale pastę do zębów, olej kokosowy, troszkę sody w proporcji 1:1, troszeczkę wody utlenionej i naturalnego jakiegoś na przykład zapachu typu olejek naturalny, goździkowy na przykład, tak, albo dobrze, cynamonowy. Konkrety. Idziemy do kibla, chcemy kibel umyć. Tak, no to proszę tak. Bardzo, bierzemy sodę, kupuje się przez internet albo w sklepie ze zdrową żywnością, albo w 5-kilogramowych wiadrach, albo w 10-kilogramowych, to są groszowe sprawy. 5 kilo to chyba ile zapłaciliśmy? 20 parę złotych, jakoś tak za 5 kilo sody, a to naprawdę na długo wystarczy i ocet, który kosztuje, no tu idę do marketów po ten ocet, zdecydowanie złoty chyba 40 czy złoty 20, o złoty 20 no i proszę bardzo, zasypuję sodą, wlewam ocet, to się tak fajnie pieni i zostawiam, to trwa dłużej, zdecydowanie dłużej niż tymi, nie chcę wymieniać tych, a co, WC zalewam? WC zalewam, czy umywalkę, prawda, czy octem ścianki kabiny prysznicowej, prawda, myjemy. No, można znaleźć na internecie bardzo dużo różnych środków czystości, naturalnych tak zwanych, tak? Dalej, jak pranie robię? Sama robię żel do prania. Na bazie sody kalcynowanej, czyli piorącej, na bazie boraksu, no boraks to u mnie to jest na porządku dziennym, boraks, soda kalcynowana i płatki mydlane. Ale też staram się kupić dobre mydło, albo dostaję od znajomych, albo to szary jeleń, czy tam biały jeleń, nie
wiem, jak on tam się nazywa. On też jest schemizowany, więc lepiej z tego nie korzystać. Ja białoruską kupiłem taką produkcję. Bardzo fajna. No, byleby te... I robimy wszystko. Dezodorant, pasta do zębów. Dobrze, czyli pranie. Czyli jak pranie. Jak robisz żel i jak pierzesz? Aha, dobrze. Żel jak robię. Poczekaj. Na małą porcję powiem. Ja to robię razy 4. 40 gram płatków mydlanych, 75 gram boraksu, 60 gram sody kalcynowanej, czyli innymi słowy mówiąc piorącej. Teraz tak, te płatki mydlane podgrzewam, żeby je rozpuścić po prostu, czyli gotuję. A w tym czasie w garnku, znaczy nie w garnku, bo ja to robię razy 4 sobie, albo razy 5, ile kto chce sobie zrobić. W wiadrze wsypuję boraks, sodę i dolewam ciepłej wody z kranu, normalnie ciepłej wody. To wymieszam, w tym czasie mi się zagotowały te płatki, czyli rozpuściły się te płatki, wlewam do tego wiadra z boraksem rozpuszczonym w wodzie ciepłej i z sodą i dolewam wody. I teraz nie umiem powiedzieć, ile tej wody. Bo jeżeli chcę mieć gęstszy ten żel, to dolewam mniej wody, tak? A jeżeli chcę mieć rzadszy, no to dolewam więcej wody. I ja jeszcze sobie daję taki olejek zapachowy, bo lubię, ale naturalny musi być, tak? Tak, żeby to pranie pachniało, a nie śmierdziało chemią. I to jest wszystko. I teraz w zależności, jak gęsty jest ten żel, no to dajesz albo jeden kubeczek do prania, ale zależy, ile masz tego prania, no to już każdy logiczny człowiek wie, jak to zrobić, tak? Więc można z tego wszystkiego zrezygnować, można sobie zrobić żel do prania. Na ile ten żel wystarczy? Zależy, ile zrobisz. A jak go długo można zaraz ja ci powiem. To nie ma terminu ważności. Czyli? Czyli ja nie wiem. A no i dłużej nawet możesz, dlatego że no ja nigdy dłużej nie trzymałam, bo ja to robię tak jak mówię, razy 4 i jak nas jest dwoje, no to mniej więcej mi wystarcza, powiem tak na pół roku, to razy 4. Tak, to tylko o to chodziło, wiesz, bo aha, czasami ludzie są przerażeni, o ja muszę coś nagotować, narobić, ale potem masz takie wiaderko i tylko tym tak, kubeczkiem sobie tak, gruzujesz znaczy, do ja przelewam, bo zachowałam te plastikowe butelki po jakichś takich różnych, czy jak kupuję sodę w tych takich jednokilogramowych opakowaniach, to ja sobie do tego wlewam. Znaczy pewnie, że można w wiaderku trzymać i tam jakimś tam kubeczkiem sobie nalewać, a ja to przelewam do takich pojemników i z tych pojemników do kubeczka takiego 250 gram. Dobrze. Tak? Co dalej? Ciekawego no co, mamy wyprane, tak? W naturalnych w środkach. Jesteśmy umyci bez żadnej chemii. Pastę do zębów zrobiłam sama, dezodorant zrobiłam sama, perfumy zrobiłam sama, tak? Staram się, jakby to powiedzieć, nie zanieczyszczać zgodnie z tym środowiska. To, co anestezja mówi. Trzy magiczne słowa i bardzo proszę zapamiętajcie te trzy magiczne słowa, które są prawem całego wszechświata. Udoskonalaj środowisko zamieszkanie. Ja mogę powtórzyć to 10 razy. I zobaczcie, nawet jeśli chodzi o metafizykę, jeśli wy udoskonalacie siebie, swoje ciało, robicie dobrze swojej duszy, tak naprawdę. Bo przecież dusza, cóż, ciało jest świątynią duszy, tak? Jeżeli wy udoskonalacie, co to znaczy udoskonalacie? Jeżeli wywalicie góry śmieci, kupujecie plastiki w marketach, śmiecicie, no to fajnie się na to patrzy. No cóż, jeżeli komuś fajnie, no to gratuluję, powiem ale mi nie. Przykład spod mojego bloku. Niedawno postawili pojemnik na biodegradowalne takie części. I wiesz co, my generalnie wynosimy na kompostownik, bo no, mamy blisko działkę, nie było problemu. Ale ostatnio było tak, że wszystkie wiadra zostały tam u mnie na budowie, nie miałem w czym wyrzucać, było jedno wiadro, zapełniliśmy, no i trzeba było jakoś te śmieci utylizować, nie? Aha. No to mówię, dobra, pójdziemy do tego biodegradowalnego pojemnika brązowego, idziemy, ja oczywiście, wiesz, mam taki swój duży pojemnik, pełny jest, otwieram, patrzę się, a tam tak z 50 woreczków tych plastikowych, jednorazowych, a w nich te resztki żywności. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, kurczę blade, no to przecież jest, no ja nie rozumiem tego, jak to może być możliwe. Rozmawiamy z naszą tam znajomą panią sprzątaczką, ona mówi, no cóż, tego jest powywieszane tam na klatkach schodowych i tak jak powiedziałaś, wystarczy to, żebyśmy mieli ten pojemnik, przerzucili, to można, a właściwie trzeba. I niestety, czym skorupka za młodu, tym starsze pokolenie młodszemu, albo młodsze starszemu, musimy podobnie się reedukować, tak, żeby bardzo ten proces nastąpił. Tak. Bo u siebie, jak powiedziałem, na tej ilości, to iluś tym ludzi niby zrobiło coś dobrego, a w rzeczywistości to jest robota, wiesz, no jak to zgnije, to ten woreczek
wyciągnąć, to współczuję. Tak, ale to są naprawdę proste rzeczy, bo jak uszanować przestrzeń? No, nie będę mówić o podstawowych rzeczach, żeby nie wyrzucać do lasu śmieci, no bo to jest naprawdę, każdy o tym wie. Ale to jest ale w jaki sposób zminimalizować, w jaki sposób może ja to robię, tak? Więc teraz akurat się tak stało, że nie mam tych bakterii takich i że kupuję ten jogurt w sklepach, ale mając dojście do mleka, takiego najlepiej prosto od krowy, można w sklepie ze zdrową żywnością kupić bakterie jogurtowe. Taka paczuszka, z tego co pamiętam, niecałe 20 zł kosztuje. Lacji do listy, ja tam według Jadwigi Kępisty kupowałam te bakterie. I tak naprawdę jest oszczędność przede wszystkim pieniędzy, dlatego że na litr podgrzanego mleka, ale takiego od krowy, ewentualnie można kupić już teraz coraz częściej, to się nazywało mleko maty, czy jakoś tak, że mleko od krowy, można, naprawdę. Żeby to nie było UHT, bo to nie ma sensu, bo to jest trucizna. Więc dobrej jakości mleko, najlepiej od krowy, lekko podgrzać, wsypać te bakterie, tak? Zamieszać, odstawić na ta ileś tam godzin w ciepłe miejsce i już mamy jogurt. Mamy jogurt, mamy kefir. I teraz raz zainwestowaliśmy te niecałe 20 zł w te szczepy bakterii jogurtowych czy kefirowych i potem zostawiamy tego jogurtu, czy tam kefiru, 4 łyżki na litr mleka, 4 i cały czas już je rozmnażamy. Dodajemy do letniego mleka te 4 łyżki tego kefiru, czy tam jogurtu, mieszamy, ileś tam godzin masz i trzymasz w szklanych słoikach, więc wyrzucasz, nie masz plastikowych opakowań na jogurty na przykład, prawda? Dalej, jak masz mleko od krowy, to zbierasz sobie tę śmietankę z góry, prawda? I też nie potrzebujesz kupować śmietany ze sklepu. Ja mam teraz, naprawdę mówię szczerze, zastój, bo to mleko, które brałam od krowy, ono mi zaczęło śmierdzieć jakimiś kiszonkami, po prostu jest niesmaczne. I mam etap teraz, że niestety, ale kupuję śmietanę tą Jana, bo ona jest bez karagenów w sklepie. I jakiś tam jogurt, rzadko, ale od czasu do czasu to kupuję. Staram się jednak nie, bo to jest jednak plastik. Więc nie mam tych plastików po jogurtach na przykład, prawda? Nie mam chemii, znaczy wszystkich tych, czy papierowych, czy plastikowych po proszkach. Do tego nie ma tak naprawdę, tak? Teraz, no mam tę możliwość, że mieszkam w domu, jak widzisz, i mamy tutaj ognisko, miejsce na ognisko. Więc na przykład papiery, czy jak przycinamy gałęzie i tak dalej, to spalamy to w ognisku. Więc to jest pomysł. Dalej, mamy kompostownik, więc wszystkie jakieś resztówki, jakieś coś, to wszystko idzie na kompostownik, tak? Popiół z ogniska idzie do warzywniaka, prawda? No więc... Tak, jeszcze macie kominek. Tak, więc, bo mówię teraz o tym, żeby to nie było, ja mówię konkretnie, jak ja postępuję, rzucając hasło, udoskonalaj, tak, środowisko zamieszkania, rób coś, co jest piękne, tak, czyli sadź drzewa, prawda, zakładaj klomby, jakieś kwietniki, zostaw ty tę trawę bez wertykulacji, aeracji, też mówię z własnego podwórka, bo jak się tutaj wprowadziliśmy, to oczywiście nie mając świadomości, przeczytawszy jakieś tam książki o jak mieć piękny trawnik, no to oczywiście cuda na kiju, wykopuj wszystkie te dwuliściemne, tak, a teraz nie, chcemy doprowadzić do tego, żeby to była pachnąca łąka. Jak się przekonałam, jak fajnie się położyć na tej pachnącej łące, że tutaj mi taki kwiatuszek, tutaj taki, tu jest kolorowo, tu żółto, tu biało, bo tu jest koniczynka, załóżmy, różowa, biała, tu jakieś, nie wszystkie znam, prawda, ale bardzo mi się teraz ten mniszek lekarski, tak, czy szczaw, czy pokrzywa, w ogóle mi tu przestał krwawnik, to wszystko mam w ogródku. Wiesz co? To jest moja apteka. Łąka jest bardzo przyjemna do wysokości pół metra. Powiedz, tak. Pół metra, ja czyli wiem. Od lipca, to już wiesz, jest takie badajowe łoże. Ja wiem. Ale można przeżyć. Ale ja chciałbym teraz też wtrącić. W odpowiednim terminie, żeby tę łąkę skosić. Wtedy, jak nie ma, wiesz, ptaki, jak zapylają wszystkie owady, na przykład te kwiatuszki, żeby to zostawić. Na przykład skosić sobie, nie wiem, na początku maja, potem jednak zostawić, żeby ta łąka była i dopiero później, po tym okresie lęgowym ptaków, czy po zapyleniu przez owady kwiatów, żeby zostawić tej naturze to wszystko, co jej, i dopiero później skosić, prawda? Więc da się to zrobić. Ja 2 albo 3 razy w sezonie kosimy. I to jest wszystko.
No ja raz kosiłem. I bez żadnej, bez żadnej aeracji, bez żadnej wertykulacji, to jest niepotrzebne. Mogę? Tak. Moja dobra praktyka to jest urządzenie, które kosztowało dosyć dużo, nie ukrywam, ale mam taki swój młynek do mielenia ziarem. Czyli super. Możliwość zrobienia swojej mąki. Własnej mąki. Co prawda mówiono mi, że Robert, pół godziny i masz umielone na chleb. Nie udało mi się, bo ja mam za mało powera, ale załóżmy 2-3 godziny, jak pomielę, to sobie dwa chleby zrobię. I to, co jest najważniejsze, to jest rzeczywiście niezniszczalne. No, kosztowało ponad 1000 zł i jest wydatek. Czasami jak to rozkładam, pobawię się, ale co jest istotne, ale masz swoją mąkę. Że teraz tak. Ludzie mówią, że generalnie robienie swoich tak zwanych zdrowych chlebów jest drogie, bo mąka jest stosunkowo droga, ale kupienie ziarna nie jest takim dużym kosztem, wydatkiem, szczególnie ziarna żyta, jeśli chodzi o żyto, żyto nie jest takie, i na przykład jak ja już tam kupiłem chyba za 3 lata temu, co prawda w tej chwili jak wyciągam z tego mojego pojemnika, czasami się pojawiają takie elementy, powiedziałbym, robaczane, ale można je bez problemu przefiltrować, oddzielić ziarna od plew i mam swój chleb i co najważniejsze, już mam praktykę, że co najmniej 3 lata bez żadnego problemu można to trzymać, a nawet i dłużej. No. Bez jakiejś specjalnej chemii, tam jeszcze jest dużo takich sposobów domowych, jak doprowadzić, żeby to się dłużej trzymało, więc to jest realne. I teraz tak, jeśli my używamy tego urządzenia, załóżmy raz na tydzień, to jeśli jest większa rodzina albo pewna grupa ludzi, i oni się na przykład dzielą albo przychodzą po prostu na mielenie mąki i zamiast sobie opowiadać albo na siłkę iść pomielić trochę, to już mamy tą robotę zrobioną. Więc w większej rodzinie albo przy grupie znajomych zakup czegoś, gdzie wszyscy korzystają, nie jest specjalnym problemem i to jest taki mój pomysł na to, żeby troszeczkę się uniezależnić przyszłość i zdobyć tą niezależność. To piękny pomysł, to jest rewelacja. Kolejnym pomysłem to, wiesz, chleb można wypiekać tak naprawdę na różne sposoby. Ja na przykład robiłam chleb bardzo dobry z kaszy gryczanej. Tak prosty sposób, że no nie ma nic prostszego. Jak chleb z kaszy gryczanej. To, co powiedziałeś, z mąki. Kolejna dobra inwestycja, tak. Znaczy wiesz, ja mówiłem o ziarnach na zasadzie takiej, że można je dosyć długo i bezpiecznie przechowywać kiedy one nie tracą tak bardzo na wartości. Bo troszeczkę patrzymy się na perspektywę, jak troszeczkę się uniezależnić, czyli kupić raz więcej i potem dłuższy raz korzystać. Coś pomogę, bo myśmy też dużo mamy ziaren, jeszcze nie byłeś w naszej spiżarni, to ci pokażę. Właśnie trzeba uważać też na mole. My przechowujemy w tej chwili w takich dużych szklanych naczyniach, słojach, bo zobacz, to też nie było tanie, to znaczy to jest wyciskarka do oleju. I teraz proszę o tej wyciskarce. Tak, wyciskarka do oleju jest bardzo cudowną rzeczą, dlatego że sobie kiedyś nie wyobrażałam, na przykład wziąć na łyżeczkę olej jakiś tam sklepowy czy oliwa z oliwek, po prostu chyba bym nie zmuliło i chyba bym zwróciła to. Ohydne. Natomiast jak wyciskamy sobie w tej chwili olej, czy to z orzechów włoskich, czy ze słonecznika, czy z ostropestu, czy z czarnuszki. No z czarnuszki może nie jest za takie dobre, da się wypić. Dla pyszny mnie jest. No, widzisz, świetnie, że to mówisz. Dostaliśmy olej z czarnuszki. Pamiętam ten numer. Przepraszam, że się wtrącę, ale jak ja go spróbuję, w ogóle ja jestem, no czarnuszka to jest dla mnie najlepsza roślina chyba, bardzo mi smakuje i ten olej jest specyficzny. To do chleba dodawaj. Tak, tylko jest specyficzny i była taka sytuacja, że ja sobie ten olej przywiozłem i nasza koleżanka, Ania jest świadkiem, się poczęstowała. Oj, żebyś zobaczyła tą twarz, to ją tak wykrzywiło. Także ona jest specyficzna. Jest specyficzna, ale mi też smakuje. Natomiast słuchaj, olej ze słonecznika, olej z sezamu, olej z dyni jest tak pyszny, że ja mogę, no nie powiem litrami, bo na pewno nie, ale wypicie łyżeczki albo dwóch takiego oleju sprawia mi pyszne. Jest bardzo dobre. Raz, że masz świeżo wyciśnięty olej do wszelkiego rodzaju surówek i tak dalej, ale jaka jeszcze kolejna fajna rzecz jest? Wyciskarka polska, ta Alfa, która była promowana przez naszego nieżyjącego super youtubera, prawda? No dobrze, ale to tam pomijamy markę, jak się ma wyciskarkę do oleju, co z tego mamy? Znaczy, my kupujemy przez internet jakoby ekologiczne
chemiczny ziarna, też może nazwy nie będę wymieniać, co, czy mam powiedzieć, skąd to bierzemy, Badapak. To jest taki sklep internetowy, Badapak. Co kupujecie, jakie ziarna? Tak, już mówię, więc len, wiórki kokosowe, ostropes plamisty, słonecznik, dynia, sezam, co tam jeszcze? Ale to migdały, no ale to migdały to już nie jako ziarno, prawda? No ale migdały też warto. Olej migdałowy, my robimy mleczko migdałowe. No dobrze, ale no, to co kupujemy? I kupujemy to tak mniej więcej chyba w 5-kilogramowych paczkach. I przesypujemy mimo wszystko, bo te mole z tych woreczków nylonowych do szklanych słoi. I trzymamy to i teraz mamy chyba już drugi rok te ziarna. No bo też wolę sobie zrobić ten olej świeży, żeby on mi się, no świeży to świeży, prawda? Mam możliwość, trzymam sobie tę olejarkę, wsupuję ziarenka, naciskam guziczek, z jednej strony mi wycieka olej, a teraz właśnie posłuchaj, to co tutaj jest na stole, prawda? Kule mocy. To są tak, słynne kule moce, tak. I jak one są zrobione? Z drugiej strony, to są tak zwane, niektórzy nazywają to wyciski, wytłoczyny, jak zwał, tak zwał. Ale te wióry, prawda, po wyciśnięciu oleju. Teraz tych wiór się nie wyrzuca. Jeśli komuś się nie chce robić, to nie chociaż da, nie wiem, krowom, kozom i tak dalej, ale można z tego zrobić, próbowałeś. Bardzo fajną przekąskę i bardzo zdrową, jak ja to robię. Najlepsze są dla mnie oczywiście, bo to każdy ma swój własny, czy to dynia, czy sezam, czy słonecznik. Te wyciski nalewam oleju, troszeczkę rozpuszczam masła, no to już każdemu, to nie da się opowiedzieć proporcji. I teraz też sami robimy melasę, a jak ktoś nie ma melasy, to niech da miód i odrobinę kakao. Czyli tak, te wyciski, troszeczkę oleju, troszeczkę masełka rozpuszczonego, troszeczkę kakałka, jak nie chce ktoś kakałka, no to nie. Bez łachy i troszeczkę miodu, ewentualnie melasy. To już wszystko pod swój własny smak. Robimy kulki, te kulki na uprażonym, na suchej patelni z sezamem. Ile tam? Minutkę chyba, żeby on się uprażył. No, otaczamy tak jak w panierce, prawda? W sezamie i masz przekąskę zdrową przede wszystkim. Bez chemii, bez konserwantów kupionych i tak dalej. Czekoladę w łatwy sposób sobie zrobić, żeby nie kupować w sklepie, tak? No w banalny, wyciskamy na przykład olej kokosowy, załóżmy, tak? Bo on ma tę właściwość, że on zastyga, prawda? Bo inne oleje są cały czas cieczą, a olej kokosowy robi się twardy. No więc olej kokosowy, do tego troszkę miodu bądź melasy, do tego troszkę kakao i teraz albo robimy na taki, i to koniec, wylewamy na jakąś taką większą blaszkę, później kroi się na kosteczki, albo do takich foremek jak na lód. I tak, daje się tam na przykład czy migdała, czy jakieś suszone owoce, czy tam orzeszek na przykład, tak? Zalewa się tym, co powiedziałam, czyli olej kokosowy połączony z kakałkiem i połączony z jakimś tam słodzikiem. Tylko tyle. I masz mistrzowską czekoladę, bądź pralinki, jak sobie dasz, tak? Wystarczy nawet do lodówki, dlatego, że on i tak zastygnie, ten olej kokosowy i tak zastygnie, tak? I teraz dalej, jeśli chodzi o udoskonalanie środowiska, no to... Poczekaj jeszcze, ja mam taką historię swoją, bo opowiadałaś o tym, jak bardzo jak ważne jest, żebyśmy jednak zabezpieczali te nasze sypkie produkty. No u nas żona rzeczywiście z tymi molami to ich nie cierpi. No, i mieliśmy taką sytuację, że też zrobiliśmy większe zakupy. Powypróżnialiśmy wszystkie duże słoiki, no, ogórki poszły w ruch, bo trzeba było duże słoiki opróżnić. No niestety był problem, bo nie mieliśmy słoików. Aha. I powiem Ci, że to naprawdę było bardzo fajne, bo w ciągu jednego dnia, idąc sobie wyrzucać po prostu śmieci, stał sobie taki bardzo dużo 5-litrowy słoik. Który ktoś wyrzucił? Ktoś miał akwarium tam. Aha. Albo jakieś tam roślinki, tak mieć takie rosło. Mówię, co za problem. Super słoik. Ja kocham recykling, przyniosłem, Ania mówi, ale fajny, ładny, no. Umyliśmy elegancko, jadę do dzieci, wracam sobie. Patrzę się, co się do mnie uśmiecha koło śmietnika. Znowu ktoś wystawił taką piątkę dużą. Samą. Była potrzeba i nagle tak. Jest to, no trochę są tak te słoiki, bo tam jest 10-15 zł i nagle albo się same pojawiły tyle, ile było potrzeba. Także
Nie wiem, jak to działa, ale działa. Działa, naprawdę działa. My to wiemy, jak to działa. No, wiemy. Naprawdę, to jest energia ludzkiej myśli. Naprawdę, trzeba uważać na swoje myśli, bo one są bardzo ważne. I jak widzisz, miałeś taką potrzebę i wszechświat po prostu widział, że ty rzuciłeś myśl, prawda? Ona została zrealizowana. I co najważniejsze, to nie było na zasadzie, że ja muszę mieć, żeby coś mi tam było lepiej. Nie, bez spinki. Tylko ja po prostu, mówię, dobra rzecz, tak. Bo to jest pozytywna rzecz, kiedy robimy coś dobrego. Tak. I często, gęsto ludzie mówią, dlaczego ja sobie myślę i nie wygrałam w totolotka? Ha, a czy to jest ci potrzebne? Czy to jest rzeczywiście coś, co na wyższym planie poprawić tą egzystencję? No właśnie, może nie. Ilu ludzi znamy, którym tak gotóweczka uderzyła do głowy? Wygrali w totka i niestety stoczyli się w dół. Dobrze, wracajmy do dobrych praktyk. Dobrze. Co tam jeszcze ciekawego możesz nam powiedzieć? Czyli tak, wyrzucamy chemię, tak? Inwestujemy tak, jak powiedziałeś. To jest bardzo fajne. To bardzo mi się podoba. Ja tego nie mam. Przyjdziesz do mnie, to poćwiczysz, zobaczymy, czy byś tak. Już mówiłam. Ta wyciskarka do oleju, bardzo fajna sprawa, tak? Mnie zainspirowałaś, już zastanawiałem się, co zrobić, bo już polujemy na nią od dłuższego czasu. Warto. Potrzebowałem właśnie osoby, która mi powie, Robert, działa. Ale wiesz co, za chwilę podejdziemy, bo chcę wam dać te wyciski, żeby Ania mogła sobie zrobić kulę mocy, tak? Czy z dyni, czy z sezamu, no to zobaczysz, to w ogóle nie ma żadnej pracy. No, wsypujesz tylko ziarno, no dobra, wcześniej no, trzeba te coś ziarno... Coś dla widzów teraz. Bo ty tego nie myjesz. A no tak. Ale ja to wykorzystuję do różnych rzeczy, a ty kulek nie robisz. I tak dalej, i tak dalej. Czym jeszcze możesz się podzielić z widzami? Tym, żeby zadbać o nasze środowisko, czyli to, co powiedziałam, jogurty w szklanych słoikach, prawda? Wtedy mamy bardzo dużo tego swoje, dodać na przykład sezonowe owoce później, tak? Jakieś tam rozbełtane widelcem jagodowe, wiadomo, tak? Czy tam jabłko teraz na dzień dzisiejszy, czy gruszkę zetrzeć na tarce, tak? Czy nawet podsmażyć cynamonem, dodać do tego jogurtu. Macie bez chemii, bez plastików, tak? Cudowne jogurty bądź kefiry. Czyli robić samemu. Środki czystości robić samemu. Zostawić, jeśli chodzi o przestrzeń, ogród, niekoszony, starać się po prostu myśleć też, że przecież te wszystkie owady tam sobie żyją, tak? A poza tym zapach, jeszcze raz zapach. Jeśli ktoś chce, na przykład ma możliwość uprawiania jakiegoś, ma swoją działkę albo przydomowy ogródek, to coś zrobić dla siebie, bo myśmy to z mężem spraktykowali. Czyli wysiać nasionka zgodnie z tym, co mówi Anastazja. Pamiętasz, jak to wyglądało? Mogę powiedzieć. Nie. Najpierw tak, bierzesz nasionkę. Ja nie mówię, żeby całą grządkę, nie. Wystarczy na próbę 2-3 krzaczki, czy pomidorków, czy ogórków i zobaczyć, jak to działa. Myśmy to zrobili. Więc najpierw bierzesz nasionko do ust. Chodzi o to, że ślina jest nośnikiem informacji, tak? Trzymasz w ustach to nasionko przez 9 minut. 9 minut. Wypluwasz na dłoń, przykrywasz drugą dłonią w ten sposób i idziesz z tym na miejsce, gdzie będziesz to nasionko wysiewał. Boso, no wiadomo, bo z kolei to też jest informacja. Zaraz. I co robisz? Jesteś już na tym miejscu boso, gdzie to nasionko ma być wysiane. Otwierasz dłonie i 3 minuty doenergetyzowujesz te nasionka w słoneczku, tak? A jeszcze wcześniej, to już zapomniałam, jakby dmuchasz. One ci się nie rozwieją, ponieważ są mokre, prawda? Więc nic się z nimi nie wystanie. Chodzi o powietrze, które wydychasz, tak? I do słoneczka i potem tam, gdzie stoisz bosymi stopami, dajesz to, wykopujesz, oczywiście bez żadnych rękawiczek, nie bójcie się tej ziemi, że sobie co, pobrudzicie łapki? Przecież wodą można bardzo łatwo zmyć. Więc, no tak, ale chodzi o to, żeby dłońmi, a bez tych rękawiczek, tak? Robisz dołek, zakopujesz to nasionko, własnymi rękami oczywiście. I teraz posłuchaj, co jest bardzo ważne. Przez 3 dni nie podlewasz. Dlatego, że ziemia ma sczytać informacje z twoich stóp, prawda? Z twojej śliny, wydmuchujesz powietrze z twoich płuc, więc jeżeli ty podlejesz wodą, ta informacja się już zaciera, prawda? Więc to jest takie ważne. I jeżeli się ma taką możliwość, i to jest wszystko logiczne,
Tu nie ma, że to jakaś magia czy czary, bo to jest tak logiczne, tak proste, że aż nie do uwierzenia. Tak, a, i jeszcze nasionka oczywiście nie genetycznie zmodyfikowane, tylko trzeba właśnie dojść do źródła nasionek, które są naturalne, a nie te z plastikową powłoczką, tak nie wiem, czy wiesz, o czym ja mówię. Że te nasionka są czymś takie jakieś błyszczące, śliskie, paskudne, że niby to ci ma ułatwić pracę, tak? Nie, nie chodzi o takie nasionko. U Roberta Wagnera można się zaopatrzyć na przykład, tak? Są punkty, gdzie można kupić nasionka niezmodyfikowane, bo od tego trzeba zacząć. Linda, pierwsza podstawowa sprawa to wystarczy, że jakikolwiek działkowiec albo ktoś znajomy, który uprawia czysty, fajny owoc, który Wam smakuje, zostawić sobie tego pół owoca trochę i bardzo łatwo zrobić swoje nasionka. To jest żaden problem. To prawda. I każdy, który jest działkowcem, sobie z tym poradzi. Ważną sprawą, czego nie dopowiedziałaś, że te rośliny mają magiczną moc. Dla Ciebie. Bo one właśnie uzupełnią Twoje niedobory pomogą Ci w Twoich chorobach. Tak. I to jest jakby esencja. Tak. Ja w tym roku myślę, że już będę miał na tyle czasu, że w tym swoim ogródku będę robił Ty, to, Ania, co też. Chciał. Każdy dla siebie. Wiesz co, myślę, że to już jest za chwilkę. Ania jeszcze nie jest taką wieśniarą, jaką powinna zostać, ale zostanie. Przebywając ze mną nie ma innego wyjścia i sobie poradzimy z tym faktem. Także ja bym chciał myślę, że zakończyć ten odcinek i mieć bardzo gorącą prośbę do naszych widzów o komentarze, o dobre praktyki, o dzielenie się tym wszystkim, bo to nie ma być tylko moje. My sobie opowiadamy, to są dla bardzo dużej grupy ludzi truizmy, ale dla pocu niektórych może być to taka, powiedziałbym, dosyć ciekawy impuls do tego, żeby spróbowali, zobaczyli. Niektóre rzeczy są bardzo proste i praktycznie bardzo wymagające proste. Nakładu. Na przykład mówię, te środki czystości, naprawdę ile pieniędzy zostaje i ile ludzi nauczyłam już, tak? To samo teraz apel do dziewczyn i do kobiet. Nie malujcie się. Tak, ale można, słuchajcie, jest taka fajna książka Huldy Clark, Kuracja życia, ona tutaj leży u mnie. Ona podaje, dlaczego kobieta nie ma być piękna. Oczywiście, że ma być piękna, ale w sposób naturalny można zrobić domową pomadkę do ust. Jak ktoś tam się jeszcze różuje, można zrobić sobie róż. Czym pomalować sobie rzęsy i brwi? To w sklepie papierniczym jest taki ołówek naturalny, prawda? I można sobie kupić i to groszowe sprawy. Da się upiększyć. Ja nie mówię, żeby się nie upiększyć. A czemu nie? Niech to jego będzie też. Niech ta kobieta będzie piękna, ten mężczyzna będzie piękny. Jak najbardziej, tak? Ale niech to będzie wszystko naturalne, a nie sztuczne. Ale ja chciałam głębszy temat poruszyć tak naprawdę, który prowadzi niestety do bezpłodności. Mianowicie podpaski u kobiet i pieluchy u małych dzieci, te jednorazowe. Ile razy ja już na ten temat mówiłam. Wystarczy posłuchać, ja nie jestem lekarzem, ale znam paru naprawdę światłych, którzy się obudzili, między innymi Jerzy Jaśkowski, on o tym mówi. Tytuł Kobiety myślicie. Przecież tam jest chlor. Dlaczego one są takie białe? Bo tam jest chlor. No niestety, ale to prowadzi do bezpłodności u małych dzieci. Poza tym przedłuża się okres chodzenia w tych pieluchach. Moje dzieci, jak były malutkie, to tak, ja wiem, po roku chodzenia w pieluszkach tetrowych one już sikały na nocnik, bo naturalne było, że to one już odczuwały, prawda, że to jest paskudne, mokre i tak dalej. A w tych jednorazowych, prawda, zobaczcie, jak my poprzez używanie tych pieluch zanieczyszczamy środowisko. Ile tego się wyrzuca? Bo postawa roszczeniowa, bo mi się nie chce prać. Ja miałam dwoje małych dzieci, półtora roku różnicy między jednym a drugim, więc półtora roczne dziecko i od razu malutkie następne, tak? Więc pranie tych pieluch było codziennie, bez przerwy. Ale wcale nie było żadnych odparzeń, nie wiadomo czego. A teraz te dzieci, 2,5-3 lata, dzieci moich znajomych, one nie chcą gdzieś tam na nocnik, na ubikację, bo chcą to pieluszki. Jeszcze chcą, mają problemy, żeby opróżnić tę pieluszkę. Naprawdę. Tych dzieci jest coraz więcej, ja obserwuję po znajomych. A zobaczyć skład tych pieluszek. Zobaczcie skład tych pieluszek. Co tam jest? Tam jest naprawdę najgorsze, to jest chlor, bo to jest wybielacz, tak? To prowadzi do późniejszej bezpłodności u dziewczynki i u chłopca. Pieluszki, zrezygnować. Więc kobiety się mnie pytają, nie no, fajnie, ciekawe jak to Anastazja robiła na przykład, tak? To kiedyś mój mąż zadał mi takie pytania, co Anastazja robiła, jak miała okres?
I czy to jest taki? Ja myślę, że chyba wykorzystywała świat roślin. Ale jak można na dzień dzisiejszy ekologiczne podpaski zrobić, przepraszam, zdobyć? Ja poznałam dziewczynę na Facebooku, ona, to jest ma na imię Kasia, ale ona ma pseudonim Naira. N-A-Y-R-A. Naira. I ona szyje takie ekologiczne podpaski. No tylko, że trzeba to prać. A dziewczynom się nie chce. Ale to mówię a propos tego, że też warto ten temat jednak poruszyć. Naprawdę warto. O podpaskach. Tak. Ja wiem, że z mężczyzną to tak, no ale trudno. Nie, no dlaczego? Przecież wiesz, mam żonę, co prawda to jest jedyna dziewczyna pośród pięciu chłopaków w naszej rodzinie. Mąż, dwoje jaki dzieci rodzynek. I dwa psy. Także wiesz, no coś tam wiem. Przynajmniej wiem, co to jest podpaska. No to dzięki, myślę, za zrozumienie. Pomału będziemy kończyć tą naszą rozmowę. Jeszcze raz prosimy o różnego typu podpowiedzi, pomysły, bo my mamy się dzielić wiedzą. Tak, jak najbardziej. Jak i z tą spraktykowaną wiedzą. Jak ktoś mądry powiedział, Słowianie nie patentowali wiedzy. Nie. Oni nie. się nią dzielili. Dokładnie tak. I przez to wzrastali. Mhm. W tym świecie korporacji, tego zachodniego, nie wiem, czarnogłowego wręcz podejścia do życia, gdzie wszystko chcą patentować i za wszystko każą płacić, my powinniśmy się wymieniać po to, żebyśmy jak najszybciej doszli do takiego poziomu, że naprawdę ta niezależność nie będzie pustym frazesem, tylko będzie całkiem realnym. Na ile potrafimy, na tyle to róbmy. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.